Dojeżdżamy sobie właśnie do źródełka Syry i Kalder. Nie doczekaliśmy się naszych płytek. Pan Kalder wyjątkowo niesympatyczny, ale za to piękne bajorko, piękne źródło, krystalicznie czysta woda, zimna, orzeźwiająca. Ja sobie skoczyłem, próbowałem jak to jest skoczyć. A ty bez klapki wykonałeś? Skoczyć do źródełka. No i teraz sobie jedziemy do Giocastry, do miasta muzeum. Zobaczymy jak to będzie. Niestety nie nagrałem tego zajścia, ale nasz samochód zaczął dymić jak porąbany z rury wydechowej. Po czym stwierdziłem w sumie, że nie mamy w ogóle oleju. A żeby dojechać do Giocastry, to trzeba 30 km podróżować za pomocą górskich ścieżek. Po drodze żadnej stacji, a za nami się dymiło. Co 500 metrów musieliśmy stawać, żeby troszeczkę wystudzić silnik. Dziwię się, że jeszcze go na dobrą sprawę nie zatarliśmy. Zepsuło nam to plany, mieliśmy jechać do Giocastry, popsuło trochę mi humor, miejsce też. Jestem rozczarowany, że nie udało się w pełni wykorzystać danej kwoty na wynajęcie samochodu. No, a teraz jesteśmy w centrum Sarandy i szukamy jakiegoś miejsca do zaparkowania i do zjedzenia. Tam nie wiem. No bo Piotrek za tym nie odjedziemy. Na pocieszenie, że nie pojechaliśmy do Giocastry, sobie robimy wycieczkę chociaż po deptaku na Sarandy. Na Sarandzie. Czyli Sarandzie. Stolicy wybrzeża Albanii. Tak. Ten typ z należaków wyglądał jak miał sweter. Tutaj palma, a tutaj śliwki. Nasze polskie węgierki. Ja też chcę dotknąć palmy. One mają kolce! Ej, aoj, paskudne kolce. Palma ma włosy, widzieliście? Meskitu palma ma włosy. Ty, te włosy są mocne, z nich chyba sznurki można robić. Chciałam powiedzieć, że Piotruś mi obiecał, że kupi mi kółko. Jutro jesteśmy ostatni dzień na wybrzeżu, ale nie mam kółka. Ale ładna miśka. Ale spalona miśka! Tyłem, tyłem do mnie. Koronę, królewska opalenizna. O, są i lody. Po ile? Po 50 leków. Po złoty 50. Godzina 7:16. Wybraliśmy się z Miśką beztrosko na lody, nagrywaliśmy jakieś przybitki, a ja, mając na gimbalu zamocowany jeszcze statyw, beztrosko go sobie postawiłem na chusteczkach od lodów i zapomniałem o gimbalu. Przypomnialiśmy sobie, a właściwie to Miśka sobie przypomniała, że gdzie mam gimbal, już dopiero 20 minut później, jak już zjedliśmy lody, przebiegłem to wszystko. I uczciwy pan lodziarz zestawił gimbal na dół i czekał, aż ja przybiegnę po niego. I ani myślał go kaszubić czy coś, bo równie dobrze mógł go sobie schować i się do niczego nie przyznawać. Ja bym pozostał. Jakby to często zrobili w Polsce. A ja bym został po prostu z niczym. Bez materiału, bez gimbala i bez kamery. Rzęsę. Wielkie propsy za uczciwość. No i dałem panu trochę pieniążka za to, że im przypilnował kamery i odzyskałem ją. Nie powinniśmy się tym fajić, że się tak stało, bo to nasze niedopilnowanie. Ale to takie słowa o tym, że w Albanii jest tak strasznie, mnóstwo cyganów kradną i jest niebezpiecznie i dziko. Najprostszy pan lodziarz okazał się być człowiekiem z honorem i z uczciwością.
za to warto naprawdę pochwalić Albańczyków za uczciwość. Rocket ride.